nie! Pożar! Widzowie! Pożar! Właśnie wybuchł pożar, trzeba go ugasić albo zadzwonić po straż pożarną. Kotki, uciekajcie stamtąd! Nie wiem, co się stało, ona po prostu stoi. O! Nie, no... Otwieram hodowlę kotów. Koty będą dosłownie wszędzie. Tegorocznej wakacyjnej serii zostaje zawsze najgorsza. Więc w tym konkretnym filmie zostanę najgorszym hodowcą kotów. Tworzyłam kociarę kocimiętkę, która oczywiście uwielbia koty i wszystko ma w koty. I na moim Insta pod hashtagiem Pija Wakacje prosiłam was o to, żebyście tworzyli mi koty. I teraz sobie pobieramy maksymalną ilość kotków do naszej rodziny. Burmistrz kot, który ma namalowany garniturek. O Jezu! Nala. Helucja, dzięki ci dziewczyno za tego kota. Ona zrobiła kota ptasznowego. To będzie nasz ulubieniec i ten kot się nazywa Ptaszyna. Kolejny kot z tatuażami. Oczywiście w tym filmie nie może zabraknąć Liry, mojego kota. Daję, że żarłokiem, bo jest totalnym żarłokiem. Całkiem niezła gromadka nam się tutaj zrobiła. Kociara, przed tobą prawdziwe wyzwanie. Tak wygląda nasz tymczasowy domek, moi kochani. I jest to domek z mojej galerii, dokładnie z tego filmu. Na sam początek nakarmimy sobie koty. Całkiem możliwe, że i ja kiedyś skończę z kilkoma kotami, bo na ten moment to jestem zdecydowanie team koty. A ty jesteś team psy czy koty? Pisz w komentarzu. Taki najgorszy hodowca kotów to jest przede wszystkim taki hodowca, który nie jest odpowiedzialny i pozwala tym kotom się rozmnażać jak tylko chcą i my właśnie będziemy to robić. W ogóle nie będziemy kontrolowali populacji naszych kotów. Już się zaczyna! O mój Boże! Nie sądziłam, że to się rozpocznie tak szybko i to jeszcze moja Lirusia! To będą naprawdę piękne kociaki. Już mamy dwie pary. Nie wiem, czy z tego będą kotki, ale jak tak dalej pójdzie, to będziemy potrzebowali większego domu. Konkretnie tego domu. Ja już sobie go wstępnie przygotowałam. On jest dostosowany do tego, żeby żyło to bardzo dużo kotów. I oczywiście kocia mama. Ale wy mnie oczywiście znacie i wiecie, że ja gram totalnie bez żadnych kodów. Więc musimy sobie na tą wspaniałą Hawirę zarobić. A jedynym sposobem zarabiania w tej rozgrywce będzie oczywiście rozmnażanie tych kotów i sprzedawanie malutkich kotków. O, patrzcie, jakie ptaszynki. Dopiero co się tutaj wprowadziliśmy, a ktoś już nam psuje kanapę i jest oczywiście Lira. Nasza Simka ma bardzo skromną sypialnię, a ten pokój należy tylko wyłącznie do kotów. Jest jeszcze toaleta i bardzo skromny salon oraz kuchnia z kanapą, która zaraz, o Boże, kocięta w drodze. Oczywiście koty mają prawo wchodzić i robić co tylko chcą, dlatego skaczą sobie po blatach, a ta siedzi na kuchence. Wystarczy, że przejdziecie obok naszego domu i już widać, kto tutaj mieszka, że tu nie mieszka normalny Sim. Więcej was matka w tej kuchni nie miała, no doprawdy, jeszcze sałatkę. Ona zrobiła sałatkę, a ten kot zjada teraz ją. A naszym drugim celem, najważniejszym w tej rozgrywce, to jest mieć jak największą ilość kotów. Więc teraz zaadoptujemy sobie kolejnego kota. Taka przyjemność kosztuje tylko 200 simolonów. Kochani, niektóre z kotów są wysterylizowane. Weźmy sobie najpierw Wifi. Chłop, jakie ma włosy fantazyjne. Ale zanim poznacie nowego kotka, to na ostatnim filmie rozdawałam Witaj w pracy, które zdobywa Madzia97. Madzia, proszę cię, odpisz na mój komentarz, żeby mogła ci wręczyć ten dodatek. A dzisiaj mam dla was do rozdania coś fajnego, bo psy i koty z Instant Gaming. I tym razem rozdanie jest na Instagramie. Wystarczy, że skomentujecie moje najnowsze zdjęcie na Insta. A na następnym odcinku z wakacyjnej serii będą wyniki. Ten kot już się czuje jak u siebie. Przy okazji odwiedził nas jakiś Sim z okolicy i nie jest to jakiś sąsiad. Po prostu ktoś wbił. Może też jest kociarzem. Sądząc po jego stroju, to całkiem możliwe. Poznajcie nasze pierwsze kociaczki. Jest to Bunia i Tofi. Urodziło się kociątko, kolejny kotek. I tutaj urodził się tylko jeden? Od razu zadzwonimy sobie do agencji adopcyjnej i sprzedamy jednego kotka. To sprzedajmy Tofi, zostawiając sobie Bunię. Nie wiem, co się dzieje z tą babką. Ona po prostu chyba nie może tego kota z jakiegoś powodu zabrać. Kolejne koty w mojej rodzinie. Wiecie, co ja mam lepszy pomysł? Ja po prostu zaczynam te koty nazywać waszymi imionami. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi, ale skoro komentujecie moje filmiki, to musicie być na to gotowi. Te koty mają małe garniturki po ojcu. Zobaczcie, kto jest w adopcji. Nasza Tofi trafiła do adopcji. Możemy ją adoptować za 200 simulonów. Ja nie wiem, czy ja nie zacznę po prostu sprzedawać tych kotów za więcej niż 200, potem za 200 adoptować i tak w kółko. Jest tutaj ten słodziak. Słuchajcie, jeżeli uda nam się stworzyć kotki rasowe, a wydaje mi się, że on i ona to jest to sama rasa,
to dostaniemy więcej za takie koty. Witamy w naszej rodzinie, ty kochany słodziaczku. Nie wiem, czy wy wierzycie i zdajcie sobie z tego sprawę, ale mam właśnie 12, 13 kotów, przepraszam bardzo. A to jest dopiero pierwszy dzień tej rozgrywki. Chodźcie sobie, stworzymy klub opętanych miłośników kotów. Zajęcia klubowe. Gotowanie, niech nam pomagają w gotowaniu, w ogarnianiu w ogóle domu. Opiekuj się zwierzętami, sprzątaj. I to będzie nasz klub miłośników kotów, który będzie po prostu nam pomagał. Jak to mówią, darmowa siła robocza, kochani. O, zaczynałam nam sprzątać. Jak super. Przydamy sobie Flexi. 784 simoleony. To jest chyba totalny rekord jak na razie. Uważam, że powinni zrobić jakieś szkolenie tym simom, którzy pracują w firmie adopcyjnej, bo oni nie potrafią tego kota zabrać, tylko robią takie dziwne ruchy, a ten kot jest tutaj jakby co, nie? Przepraszam bardzo, co to za awantura? A zresztą to jest najgorsza hodowla na świecie. Pozwólmy im rozwiązać te problemy samotnie. To jest przeurocze, że jak ona się położyła spać, to większość kotów przychodzi do niej do pokoju i właśnie sobie śpi. Powoli nasze mieszkanie staje się za małe na taką ilość kociaków. Pojawiły się 3 kotki. Jezu, jakie ślicznoty, jakie piękne one są. Tymczasem w naszej rodzinie zawitał nowy kotek, a sytuacja już wychodzi poza kontrolą, bo za mała przestrzeń. Zobaczcie, co się dzieje. Ona znika i się pojawia. Co chwilę musi sprzątać. Mamy tylko jedną kuwetę. To jest zdecydowanie za mało. Muszę dokupić trochę więcej rzeczy. Plus zainwestujemy sobie w taki ogromny, wielofunkcyjny drapak dla kotków. Mam kolejnego kota tej rasy, którą już mamy, ale on jest totalnie bezdomny i potrzebujący. Ma na imię Kofi, jest przybłędą, więc adoptowałam ją, proszę bardzo. I teraz będzie należała do naszej rodzinki. Powoli nasza hodowla staje się troszeczkę bardziej prestiżowa. 50 simoleonów za kolejnego kota. Mamy nazbierane już 6 tysięcy. Przyszła jakaś baba, która zaczęła rodzić. Przyjechała baba po naszego kota i zaczęła normalnie rodzić. O nie, brakuje jedzonka naszym kotom, trzeba szybko ponapełniać miski. Ogólnie wydajemy tak 200 simoleonów dziennie na jedzenie. A nasza wymarzona posiadłość kosztuje prawie 100 tysięcy simoleonów, więc jak my to zarobimy? W dodatku musieliśmy wybrać się do weterynarza, kupić obiekty dla zwierzaków, bo okazało się, że już nasze koty powoli zaczynają chorować. O, witam pana weterynarza. Moja bratnia dusza tutaj przyszła. Boże, ona jest naszą bratnią duszą. Ona ma nawet ten sam strój i te uszy. Cześć. Dziel się miłością do kotów, tak. Totalne dwie kociary się spotkały. Kabanos, robisz to dla dobra naszej panci. Wysłaliśmy go na specjalne jakieś badania kontrolne, żeby móc porozmawiać tylko z tym weterynarzem, bo wydaje się spoko chłopem. Mam nadzieję, wiecie, no weterynarz to raczej dużo zarabia, a my potrzebujemy pieniędzy. Prosta kalkulacja. Kociara właśnie zaprosiła go na kawkę i on jest taki zachwycony nią i ja teraz się postaram, żeby było między nimi słodko. Udało się. Ej, to jest naprawdę romantyczne. Poproszę o zostanie chłopakiem. Kolejny jakże długi dzień za nami. Tych kotów jest coraz więcej, nie ma już dla nich miejsca. Wszystko jest zażygane, zakłaczkone i te koty są dosłownie wszędzie. Uuu, nie jedz tego, trzeba będzie posprzątać. Rozpoczynamy spotkanie klubowe, niech nam pomogą posprzątać, pogotować i ogarnąć koty, bo my już nie dajemy rady. No jest brudno, nie wyzywaj, no wiesz, jak jest trudno mieć tyle kotów, zobacz, ona sobie śniadanie zrobiła i już ktoś jej wyżera. Kolejne kotki się narodziły, kolejne dwa kotki. Jeden ma dwa inne oczka, ej, tego sobie zostawiamy. To się naprawdę dzieje. Dejci się oświadcza, no pewnie, że tak. Przyjmujemy oświadczyny, błagam cię. Robimy sobie weselicho od razu, kochani, nie ma na co czekać. Świetną sobie sama sukienkę wybrała. Ja jej taką sukienkę zostawiam. To jest po prostu cała ona. A tu jej przyjaciółka kociara mówi, o, już nie będę sama starą panną z mnóstwem kotów. Bierzemy ślub, kochani. Właśnie teraz. Jest to ślub prawdziwych kociarzy. Nasza simka kociara Kocimiętka związała się z weterynarzem, który uratował jej kota przed niczym. Zobaczcie, jaka ona jest rozbawiona. Jej! Bardzo skromne przyjęcie, nie? Na obiad weselny jedzą sobie makaron z serem. Wszyscy jedzą z jednego talerza, nawet koty i simowie. To lubię, idealna impreza. Zarobiliśmy w sumie 13 400 simoleonów. Właśnie sprzedaliśmy ostatniego kociaka z tych, które chcieliśmy sprzedać. Niektóre z nich sobie zostawiliśmy do dalszego powiększania hodowli. Poprośmy go o dołączenie do rodziny. Mam nadzieję, że on będzie bogaty, że nie będzie jakimś gołodupcem, który będzie miał 20 tysięcy koła jak każdy sim i tyle. Prowadź się do nas, kochanie. Będzie nam świetnie. Mam tylko jednoosobowe łóżko. Będziemy sobie spać na zmianę w nim. Kochani, jak on nam tylko 8 tysięcy do rodziny dodał. On jest największym rozczarowaniem tego odcinka. Jeszcze się okazało, że nie ma żadnych umiejętności weterynaryjnych tak naprawdę. Jest zupełnie nieciekawym gościem. Jestem zmuszona wdrożyć plan C. W tej wielkiej chacie mieszka sobie taki oto senior, który jest bogaty i jest
stary. Takiego desperata łatwo po prostu omotać. Dosłownie po godzinie on wpadł jak śliwka w kompot. Nawet za bardzo się starać kociara nie musiała. Dał nam różę! Poprosimy go, żeby został naszym chłopakiem. Oni mają basen. On musi być bogaty. Naszego bezużytecznego męża po prostu wyprowadzimy do innego domu. Skupiamy się teraz na tym chłopie. I słuchajcie, to nie może być przypadek. On ma czapkę w kotki. Nie wiem jakim cudem on nosi czapkę w kotka. A to oznacza, że to jest znak od niebios, od Boga, że bardzo dobrze robimy. Że to jest właśnie idealny plan. No wypad dzieciaku, bo oni nie mogą robić barabara. Po wszystkim zostajemy u niego na noc. Normalnie rano sobie naleśniki zrobiliśmy. Of course, żeby się podlizać. Ej, to musi być bardzo niezręczna sytuacja dla niej. Ona na nas pluje. Zrobiliśmy jej naleśniki, a ona... zjadłabym sobie w sumie maczka. O kurde, co ty tu robisz? Nasz były mąż tutaj jest, bo ogólnie się z nim rozwiodłam. On sobie tu przyszedł i normalnie będzie jadł z nimi. Co się naprawdę dzieje? O nie, on się nam oświadcza, ten stary piernik. Właśnie o to nam chodziło. Super, jesteśmy już zaręczeni, a to tylko krok do tego, żeby zrobić z nim cichy ślub. Bo po co nam głośny? Zależy nam tylko na jego forsie. Hurra! Tak, przeprowadzka razem. Patrzcie na to, on ma 65 tysięcy. O je, bierzemy go do naszej rodziny. I bierzemy te 65 tysięcy. Witamy w naszej rodzinie, kochani. Dostaliśmy... Mamy na koncie teraz ponad 100 tysięcy i kolejnego męża, trochę gorszy model, ale za to lepszy, bo bogatszy. Plecy mu się tam połamały, spoko, on długo nie pożyje. On jest szefem jakimś tutaj, o kurde. Ty, on nieźle musi zarabiać, kiedy on idzie do pracy, za 2 dni dopiero. Potrzymamy go jeszcze, dobry, zarobi nam coś jeszcze. Dobra, i teraz wiecie co jest teraz najlepsze na świecie, że my możemy kupić nasz wymarzony dom. Sprzedajmy jeszcze kotki małe, które nam zostały i które nie dorosły. Weszła w ekwipunek, aby spakować nasze rzeczy. I patrzcie, co on tutaj ma. On ma tutaj jakiś skradziony bankomat. I kupujemy sobie ten domek za 98 tysięcy simoleonów. Witam w nowym domku, nasze piękne, słodkie kociaczki. Tak wygląda ten domek i ja już zaczęłam nas urządzać. A, mianowicie zrobiłam toaletę dla kotów. Zobaczcie, jaka królewska jest ta toaleta. Będziemy mieszkali tylko na tym najniższym piętrze. Sypianie kociary mamy skończoną. Jezu, jak ona słodka. Musi być dużo kanap, na których będą siedziały kociaczki. 500 lat później skończyłam wszystko i to jest, kochani, salon. Tutaj jest po prostu dla tych kotów prawdziwe niebo. Całe pomieszczenie dla kotów to jest kuchnia. I zrobiłam taki jeszcze nawet niewielki basen, bo tak naprawdę teraz nasz główny cel to jest przede wszystkim, moi kochani, jak największa ilość kotów. Po prostu im więcej kotów, tym lepiej. O nie, mamy pły! Zostało nam dokładnie 2 simolony na koncie, obczajcie to. Ale my mamy armię robotów sprzątających, które nam pomogą i wysprzątają, mam nadzieję, że to co trzeba, chociaż nie wiem czemu ten jeden ominął to. Te roboty wszędzie jeżdżą i sprzątają. Tutaj mamy kolejne jakby, co po prostu roboty przyjmują nasze mieszkanie. Ja myślałam, że z większym domem będzie większy spokój, ale tutaj jest po prostu tyle się dzieje, że chyba raczej się nie doczekamy tego większego spokoju. Koty zaczynają się rozmnażać, więc wszystko idzie po naszej myśli. Co się dzieje, jak on jedzie na tym robocie, ty? Dosłownie, and rolling. A my jak tylko troszeczkę zarobimy na małych kotkach, które zaraz powinny się urodzić, to zatrudnimy sobie służbę, lokaja i sprzątaczkę. Bardzo nam się przydadzą. Jakby co, to mamy właśnie epidemię pcheł w naszej hodowli kotów, ale oczywiście się tym nie przejmujemy. Mamy lato totalnie wyrąbane. A tutaj może udało nam się zrobić rasowe. Nie jestem przekonana, czy to są rzeczywiście rasowe. Jeżeli będą warte ponad 1000 simoleonów, to znaczy, że są rasowe. W ogóle jaka abstrakcyjna sytuacja. Ona sobie ogląda grę... Okej, tego się nie spodziewałam. Co tu się odwala? Ale chciałam wam powiedzieć, że ona sobie ogląda TV-ka, a tutaj jej kolejna kotka właśnie rodzi malutkie. Jak sapie. Jej, jakie słodkie. No dobra, sprzedajmy teraz Zulkę i zobaczmy, ile za nią dostaniemy. Uwaga. Tak, jest to rasowy kotek, bo ponad 1000 simoleonów. Problem jest taki, że nas totalnie nie stać na utrzymanie tego domu, na płacenie rachunków tutaj i tak dalej. Więc teraz cel jest taki, żeby mieć jak najwięcej kotków po pierwsze, a po drugie, żeby zarabiać równocześnie tak dużo hajsu, żeby się tutaj utrzymać. Kradziony bankomat nam w tym nie bardzo pomoże. I ten moment, gdy się kąpiesz i koty wszystkie wbijają do łazienki. Dobra, sprzedajemy teraz drugą bliźniaczkę i za nią dostaliśmy aż 1800. Co ciekawe, że za jednego kotka z tego samego miotu było 1200, a teraz nagle 1800. To jest zdecydowanie nasz rekord.
Kociara jest smutna z tego powodu, że się rozwiodła właśnie z swoim byłym mężem i widocznie czegoś jej brakuje w życiu, a obecna miłość nie bardzo jej pasuje. 1400 za kolejnego kota. Tylko dzisiaj na sprzedaży kotków zarobiliśmy 5000, a sprzedaliśmy 4 kotki. No to my spokojnie popracujemy 2 dni i już mamy cały tydzień z głowy. Plus, od kiedy mamy ten nowy, większy dom, to w końcu sprzedaże zwierząt działają normalnie. Przychodzi babka, zabiera od razu kotka i wychodzi. Czyli wcześniej był problem z tym, że była za mała przestrzeń. Boże, co on tu robi? Nasz były mąż jest tutaj u nas pod naszym domem. Łazi tutaj, ty się kręci, z jakichś krzaków nagle wychodzi. Ptaszyna uciekła, dlaczego? W końcu pewnie się odnajdzie, dlaczego ona uciekła? On zarobił 2600, bo zarobił o ponad połowę mniej niż my na tych kotkach. Po co nam on właściwie? Ale tak normalnie nie możemy się go pozbyć, bo wyjdziemy na tych najgorszych. Wyda się, że chodziło nam o spadek. Ej, wy to serio robicie, gdy kot jest pod pierzyną? Halo? Tam leży kot w nogach normalnie. Wow, ona się bardzo zmienia na niekorzyść, z wesołej na porywczą nagle. Cecha charakteru. A ten kot tam krzyczy, woła o pomoc, zobaczcie. Woła o pomoc tutaj. Nie no, on daje radę normalnie. Widzowie, czekajcie. Tak, słuchajcie, po 3 razach Barabara. Po prostu nie dał rady chłop. Padł na zawał, ale nie odmówił tego Barabara, więc w sumie nie nasza wina. Dzięki za hajs na naszą posiadłość kotów. Ona urodziła tutaj przy nich 2 kotki. Dosłownie przed sekundą. Pierwszy raz widzę coś takiego, że ta kotka odziedziczyła po mamie dosłownie jej tatuaże. Patrzcie, nawet jest serduszko z przekreślonym napisem Seba. Ej, mamy nowego lokaja, on jest dosyć przystojny. Ale w naszym życiu brak nam kogoś, a mianowicie brak nam kogoś do pomocy. Więc adoptujmy sobie po prostu dziewczynkę, która będzie z nami mieszkała i którą wychowamy. Maria, to bardzo ładne imię. Witamy cię, Maria, w rodzinie. Patrzcie, jak się ucieszyła od razu. Cześć, córeczko kochana. No, śliczna dziewczynka. Problem jest taki tylko, że my nie mamy rzeczywiście miejsca dla dziecka, bo tutaj jest naprawdę dużo kotów, więc ja po prostu wstawię jej łóżko do spania w salonie. O, zamiast tej kanapy. Teraz potrzebujemy jak najwięcej kotów, więc ja specjalnie ustawię naszą cechę parceli na kocią miejscówkę. Przyjęte siedlisko, czemu ja wcześniej tego nie zrobiłam, żeby się rodziło coraz więcej kotów? Zobaczcie, kto tutaj jest do adopcji. Tu jest Beta, nasza kicia. Ale jest też Winyl, który też był naszym kotem i ja wam pokażę taką mega śmieszną sztuczkę. Zaadoptujmy sobie tego Winyla. Dobra, jest tutaj i koszt takiej adopcji to 200 simoleonów. 200 nam pobrali z konta i teraz patrzcie na to. Dzwonimy sobie do agencji adopcyjnej i mówimy z części, byśmy sprzedać Winyla. Dostaliśmy 2300! Ej, ja w ten sposób teraz będę robiła i wiem, że to jest straszne, ale przecież ja jestem najgorszym hodowcą kotów na świecie, więc możecie mnie oceniać. Młoda, a ty się nie obijaj, trzeba koty nakarmić, uzupełnić im miski, proszę bardzo, napełni. A my oprócz adopcji kotów, to jeszcze sobie przegarniamy chorutkie koty z ulicy. Ja po prostu umieram. Winyl znowu jest do adopcji. Zaadoptujmy sobie Winyla za 200 simoleonów. Chłop sam rozkłada ręce. System w Simsach jest do poprawki. Trzeba zmienić konstytucję zdecydowanie. Młoda tam załamana. Gdzie ja trafiłam? Co tu się dzieje w ogóle? Trochę zaczynamy tracić kontrolę nad naszym życiem. Roboty nam się popsuły, jak na komendę, wszystkie właściwie. Kurde, zaczyna się źle dziać, nasze koty chorują, potrzebują iść do weterynarza, a my nie chcemy. Roboty się popsuły, ktoś wymiotuje, ktoś mdleje. Jezu, ja naprawdę tracę kontrolę nad tym już powoli. Nie wiem, dlaczego lokaj śpi w naszym łóżku, w ogóle o co chodzi? Weź wypadź stąd, zrób chłopie. Wstawaj, to jest nasze łóżko. Ty masz łóżko tutaj przygotowane w komfortowych warunkach. Bardzo, proszę bardzo. Tragedia, kochani, nie może nawet zjeść w spokoju. Ani się załatwi, cały czas to samo. Niedobrze, te roboty uszalały, one ciągle piszczą. W dodatku ja zamówiłam tutaj złotą rączkę, żeby te roboty naprawił i on po prostu nie przyjechał. Usługi złotej rączki zostały już zaplanowane i typ nie przyjechał, chyba nasz dom jest owiany złą sławą. Nasza córka jest bardzo nieszczęśliwa. Nie no, to już nie, tego się nie dało opanować. To już nawet nie chodzi, słuchajcie, o to, że ten dom jest za mały, czy coś jest z nim nie tak, bo wszystko jest z nim spoko. Tylko po prostu choroby rozprzestrzeniają się niesamowicie szybko. Nasza simka nie wyrabia i co chwilę ma jakieś wpadki z pęcherzem, bo po prostu nie zdąży iść do toalety. Po drodze zawsze zatrzymują ją jakieś koty. Nasza zaadoptowana córka ma depresję, bo tylko każemy jej przy tych kotach po prostu pracować i sprzątać, ona jest pozostawiona sama sobie i w ogóle nie lubi kotów. Ile jest licznych kotków nowych w naszej rodzinie, o nie! Najgorsze jest to, że adoptuję kolejnego kota,
ale nie wiem, gdzie on poszedł. On się gdzieś rozbiegł i ja go nie mogę znaleźć. Szukam go od 10 minut wśród tych wszystkich naszych kotów i ja nie mam pojęcia, czy on gdzieś jest na zewnątrz, czy gdzie on łazi. Kochani, to jest wiekopomny moment, ponieważ właśnie wbił nam 40 kot z tego, co ja widzę. I jak możecie zobaczyć po tych ikonkach, nie wszystkie koty czują się wspaniale. Właściwie to większość kotów już zaczyna czuć się bardzo źle, nie wspominając o naszej Simce, która jest kociarą, ale mimo wszystko jest teraz nieszczęśliwa bardzo i zaraz znowu będzie miała wypadek z pęcherzem. A Maria, oprócz tego, że jest notorycznie zawsze niewyspana, bo te koty ją masakrycznie budzą, to naprawdę nienawidzi kotów. A koty nienawidzą jej, bo patrzcie, położy się spać, nie? Leży. I po minucie one ją budzą. Biedna próbuje spać w różnych miejscach, ale to się nigdy nie udaje dłużej niż godzina. Znowu ją obudziły. Taka ciekawostka, to koty są najbardziej zachwycone z tego kominka tutaj. Stoją przy tym kominku i bardzo lubią patrzeć w ogień, co jest swoją drogą trochę creepy. Również z takich ciekawostek to wydajemy dziennie tak z 300-400 simolonów na uzupełnienie karmy, ale koty bardzo lubią się żywić nawet ze psutym jedzeniem, które jest na blacie. Robię to specjalnie dla was, kochani widzowie. Jak się przestraszył. Najbardziej to mi szkoda tej Marii, bo ona tu najbardziej cierpi. Miało być tak pięknie, a ten dom okazał się koszmarem. Zresztą serio, ja teraz widzę tutaj takie sceny, jak z jakiegoś paradokumentu, czy coś w tym stylu. Nie wiem, sprawy dla reportera, uwagi, czy tam interwencji nawet, że jakaś wariatka ma ponad 40 kotów i te koty są wszędzie i robią wszystko. Zrobiło się na tyle krytycznie, że ja boję się, że te koty zaraz nam będą zdychały, bo musimy je zabrać do weterynarza, a to nie jest możliwe. O nie, pożar, widzowie, pożar, właśnie wybuchł pożar, trzeba go ugasić albo zadzwonić po straż pożarną. Kotki, uciekajcie stamtąd. Nie wiem, co się stało. Ona po prostu stoi. O, nie, no jej przyjaciółka się podpaliła. Dawaj, chodź tutaj. Czemu tylko stoisz? No patrzcie, ona tylko stoi. Uratuj swoją przyjaciółkę. Ej, możesz ją uratować, Maria, gdzie ty jesteś? Ej, Maria nie może nic zrobić, bo jest dzieckiem w sumie. Zadzwoń po straż pożarną. Maria, w tobie nadzieja. Maria nie dzwoni. Maria po prostu stoi. Maria. O, Maria się ruszyła w końcu. Nie mogę nic zrobić z kociarą. Słuchajcie, nie mogę nic z nią zrobić. Nawet jak próbuję ją zresetować, to nie mogę. Ona po prostu stoi tutaj. Ja nie mogę nic zrobić. Maria wbiega ich uratować, kochani. Kazami... O nie! Ona zemdlała ze zmęczenia. Kazami zadzwonić po straż pożarną. Ona już biegała. Ta się teraz zapaliła. Nie wierzę, w końcu wylazła z tego pokoju i nagle się zapaliła. Co za wariatka. Czekaj. Maria, chodź uratować je. Chodź, Maria, je uratować. Zadzwoń po straż pożarną. Nie podchodź do ognia. O nie, nie. Ej, nie możemy tej Marii teraz jeszcze doprawić. Odsuń się i zadzwoń po straż pożarną. Na spokojnie, dasz radę. Dobrze, wykręć tam. 112. Dajesz, Maria. Z jakim spokojem ona to mówi? Ona jest tak zniszczona przez tego, że ona nie ma w sobie żadnych uczuć. Ona po prostu tak patrzy smutno, jak jej mama i jej najlepsze przyjaciółka się palą. O, patrzcie, kto tam stoi. Nasz lokaj i wszystkie koty uciekły. Ej, nawet tutaj się ogródek zapalił. Pierwszy raz tak mam, że się ogródek zapalił. Gdzie jest ta straż pożarna? Do jasnej Anielki, nasze koty. Te koty są najgorsze, Boże. Trzeba je jakoś wynieść. Ale koty są chyba ognioodporne, bo ten kotek leży tutaj sobie, kochani, w tym, w ogniu i się nie pali, tylko kociara zginęła w... A czemu ona... Czemu ona zginęła? Przepraszam bardzo. Czemu nasza kociara, kocimiętka zginęła w pożarze? A jej przyjaciółka nadal się pali w najlepsze, gdyby nigdy nie jest taka paląca się. A ona tam kilka chwil się paliła i ja myślałam, że jeszcze mamy czas. I czemu straż pożarna nie przyjechała? Ty zadzwoniłaś w ogóle po tą straż pożarną? No zadzwoniła. A ta się nadal pali. Ej, o co kabal? Ty, ona nadal się pali. O, i teraz nagle jest muzyczka straży pożarnej. Teraz nagle... Ej, to jest jakaś teoria spiskowa moim zdaniem. Po pierwsze, dlaczego ona się pali 5 lat i jeszcze żyje i się ciągle pali? Dlaczego straż pożarna przyszła dopiero wtedy, kiedy ona zginęła? Dlaczego oni wybiegli i nikt nie próbował ugasić tego pożaru? I on nadal nie gasi tego ognia, tylko płacze. Nie no, straż pożarna w Simsach jest najlepsza. Simka mi się pali, nie? Jedna już się spaliła i umarła. Cały ogród mi się pali. A chłop straży pożarnej sobie płacze. Koniec gry. Biedna Maria, nie dość, że została sama z masą problemów na głowie, to jeszcze totalnie nikt jej nie został. No cóż, ale w sumie nie wiadomo, jakie losy się potoczą dalej. Ja totalnie nie spodziewałam się takiego zakończenia. Myślałam, że po prostu dobijemy 50 kilka kotów i wtedy mi komputer wybuchnie, a cała społeczność simsowa uwzięła się na naszą rodzinę, bo wiedziała, że to wielka patola. A czy zostałam najgorszym hodowcą kotów w historii? Oczywiście, że tak. Jeśli też tak myślicie, to zostawcie łapkę w górę i polecam wam założyć własną hodowlę kotów, żebyście sprawdzili, że to nie jest takie proste. Zwłaszcza, że koty są naprawdę upierdliwe w Simsach. I mega atencyjne. Hejka!